koniec przerwy i teraz trzeba włączyć swoje rezerwy. Moi drodzy, wracamy do tego spotkania. Wciąż ostatnia mapa meczu Team Solomit vs Virtus Pro. Tym razem to Snack skrócił te toalety, ale oczywiście Neo pozostał na pozycji. Także tym razem trochę inaczej zagrali Polacy. No ale widzimy, że podobnie zagrywają natomiast reprezentanci Team Solomit. Trzy karabiny, dwa teki, tak to właśnie wyglądało. Snack celowany na długiej, no i oczywiście Pasza, ta sama pozycja co zwykle. I terroryści praktycznie atakują bardzo podobnie, więc no Polacy wiedzą czego się spodziewać, powiedzmy. Oczywiście mam nadzieję, że tym razem TAS wciąż będzie w grze. TAS spokojnie sobie na razie cieszy się tym, że w ogóle może brać udział w tej rozgrywce. Device coraz bliżej tej długiej, Snack zaraz schowany, no i oczywiście przypominam cały czas o Paszy. Pasza już dał info Snacksowi, że tam podskakuje Device, oczywiście Snacks też to teraz wszystko słyszał. Snacks, to musi być frag dla niego, Snacks, bardzo ładnie, no i Pasza zmienia pozycję, jednak nie zdobywa kolejnego fraga. Wchodzą więc zawodnicy Solomit na bombsite, a chociaż tam jeszcze pojawia się Neo. Neo jednego fraga ma na swoim koncie, 72 HP, teraz granaty na niego, Solomit 3 na 3 w tym momencie, Snacks wciąż od długiej, ale w tym momencie zasmokowany, więc nie ma co na niego liczyć. TAS na razie jeszcze spokojnie, na razie się nie wychyla. Paka już jest plantowana, no i trzeba to odbijać. 3 na 3 moi drodzy, czy Virtus Pro wygra tę 14 rundę. Biały, teraz TAS już namierza Zipnixa, ten w samochodzie, przy samochodzie. I Cajun Bee wciąż czeka na Snacksa. Snacks w końcu może wychylić, ale musi uważać, od toalet jest celowany Cajun Bee. Snacks, nie to biały, teraz Zipnix, mało HP, bo tylko 6 Zipnix. Jednak Virtus Pro jeszcze grają, 14 punkt na ich koncie. I to może być dogrywka, może być overtime na mapie The Overpass. Final round, no właśnie, czy Polacy to wytrzymają, czy Polacy wygrają jeszcze jedną rundę? Czy będzie można znowu rozbudzić serca nastolatek, czy jednak Duńczycy poradzą sobie? I będzie 16 do 14, oczywiście tfu tfu tfu, bo nikomu to niepotrzebne, jeżeli robimy taki comeback, jeżeli Polacy faktycznie grają w ten sposób, no to niech doprowadzą chociaż do tej dogrywki. Naprawdę mocno trzymam za nich kciuki. Jeszcze raz to powtórzę, gdyby ktoś może nie dosłyszał, gdyby ktoś twierdził, że hejtuje Virtus Pro. No ale wracamy już do meczu. Neo jako pierwszy. Cajun Bee, widzimy, że złącznika wychyla. Tutaj już nikogo nie, bo Neo był podsadzony. Neo miał bardzo fajną pozycję, zaskoczył swojego rywala. No i terroryści widzimy, że podchodzą pod ten BSB, aczkolwiek Device w ogóle na długiej, a Paka też zupełnie z drugiej strony, także podejście pod toalety, podejście pod... A, takie 2-2, takim splitem grają zawodnicy duńscy. Na długi oczywiście standardowo Pasza, no w rundzie poprzedniej nie zdążył zająć dobrej pozycji. Szybko zlikwidowany, teraz Pasza nie z AWP, ale z automatyczną snajperką, ze Skarem. Wciąż dwóch zawodników Terra na długiej, Device. Cajun Bee zaraz obok niego. Ja wciąż liczę teraz na Paszę i właśnie i na Snacksa. Ta dwójka będzie się musiała tutaj radzić. Pasza i Snacks, to jest bardzo ważna dwójka zawodników Virtus Pro w tym momencie. Terroryści nadciągają, jest ich tutaj coraz więcej. Przełączamy się na Polaków. Pasza, popatrzmy, Pasza z kłopotami, jest tak dla niego. Nie, to Snacks, Snacks po raz kolejny. Snacks tym razem nie daje rady, ale pozostaje sam Cajun Bee na trzech antyterrorystów. Chyba mamy dogrywkę dla Virtus Pro i dla TSM. Chociaż Cajun Bee jeszcze zaplantuje bombę. Nie, to jest fake. Mało czasu dla terrorysty i to jest 15 do 15. Comeback Izrael. Jest powrót Virtus Pro, najpierw 12-3 dla zawodników Team Solomit i teraz 12-3 dla reprezentantów Virtus Pro. Także jednak dali radę, TAS wrócił do gry, Red już pisze Device, no i będzie można trochę odetchnąć. Przypominam, że mamy tutaj MR3, 16 tysięcy dla każdego zawodnika, go go, Neo też Red, już za chwilę rozpoczniemy w takim razie dogrywkę na mapie ostatniej. Przypominam, to jest walka o być albo nie być. Kto przegra ten mecz, kto przegra tę dogrywkę, ten odpada z turnieju. I to jeszcze po wszystkich przegranych spotkaniach. Jeżeli chodzi o zwycięzcę, to przypominam, nadal zwycięzca rozegra swój mecz w finale drabinki przegranych z Tytanami. Oni już czekają albo na TSM, albo na VP. Także moi drodzy, próbujemy dalej. Próbujemy dalej, tutaj próbujemy walczyć, Virtus Pro wciąż ma szansę. Neo z AWP-ą, Pasza z automatyczną snajperką, widzimy, że teraz skracają długą i Pasza i Snacks, także jest to inne zagranie niż
miało to miejsce wcześniej, bardzo agresywnie, ale zauważcie, że akurat długo nikt nie idzie. Team Solomid ustawia się pod BSMB, to będzie też bardzo ważne info dla Virtusów, chociaż jak na razie Pasha jeszcze spokojnie, jeszcze aż tak daleko nie wychyla, chociaż coraz bardziej sprawdza to wszystko, nie widać tutaj zawodników TSM, Snack oczywiście wycofuje tą długą, no i panowie, teraz mocne skupienie na BSMB, to właśnie tutaj ten atak będzie przeprowadzany, no chyba, że jeszcze zaczną rotować gracze Solomid. Pasha ma naprawdę dobrą pozycję, na razie jednak nie idzie dalej. On wie, że musi czekać. On w razie czego będzie zabijał tych, którzy mieliby uciekać spod tego BSAB. Na razie poleciały granaty, pali się biały, 30-20 HP, 3 i w końcu spalony przez Cajun B. To jest kolejny frag dla tego zawodnika. Neo jednak wyrównuje, teraz 2-3, przewaga po stronie Duńczyków. No i Pasha oczywiście daleko od tego BSA, także małe szanse na odbicie, ale poczekajmy. Zipnix, Dupri i Device, to jest ta trójka, Snack z pierwszym fragiem. Snack czy będzie kolejny obija Device, ale teraz wychodzi dobrze Dupri. No i Pasha samotnie, 1 versus 1, Dupri versus Pasha. Pasha wciąż 100 HP, komplet granatów, Dupri oczywiście doskonale wie skąd przyjdzie Pasha. Coraz mniej czasu dla Polaka, Pasha zmiana na AK, Pasha Makałasza, Pasha czy ugra tę rundę? Oj, to byłoby zbyt proste. Tym razem jednak Team Solomid, 16-15, oczywiście jest to dogrywka, oczywiście Polacy wciąż będą mieli pieniądze, ale jednak pierwszą rundę przegrywają, a szkoda, bo przecież mieli kontrolę długiej, przecież wiedzieli, że na długiej nikogo nie ma, no mogli się spodziewać tego ataku na B, a mimo to ten atak był przeprowadzony bardzo sprawnie, bardzo szybko, jednak przewaga po stronie Duńczyków, Snacks i Neo, dość agresywnie Neo widzimy, że wbiega do łącznika, Neo, oj, gdyby to był frag! Gdyby to był celny strzał, byłoby na pewno łatwiej. Teraz jednak Pasha jako pierwszy zabija na długiej. Też widzimy, że Polacy zaczęli grać trochę bardziej agresywnie. Karigan, bardzo szybkie wyrównanie z jego strony. Jednak na blisko jeszcze jest wcelowany Snack w toaletach. Słyszę oczywiście, że sporo terrorystów tu biega. Snacks, jest frag, chociaż Karigan spodziewał się, że ktoś tutaj może stać, więc znowu mamy przewagę po stronie Virtus Pro. Zitnik spokojnie pod B, Paka jednak jeszcze upuszczona daleko, daleko, na długiej. No i Pasha wciąż tam celowany. Widzimy, że podchodzi Dupri. 53 sekundy do końca tej rundy. To samo ustawienie, które widzieliśmy oczywiście wcześniej, czyli Pasha właśnie długa, czy tam BS, no i Snacks trochę bardziej agresywnie w toaletach. On na początku tak grał, później znowu cofnął na bombsite. Pasha nie daje rady, lepszy Cajun B, no i Snacks. Przydałoby się jakieś tutaj... jakiś frag, jakieś trafienie. Mamy 2-2 w tym momencie. Po fragu od Taza, jednak Paka biegnie długą na szybko. Będzie to plant na BS-ie A. Taz już ucieka. No i oczywiście Biały też się spodziewa, że bomba właśnie tutaj będzie podkładana, na respie antyterrorystów. Bardzo szybko zrotowali Polacy. Paka jeszcze nie jest podłożona, ale na razie nie ma wejścia dla Polaków. Chociaż nie, Taz przychodzi. Taz, jeden frag, Taz to skończy. Tak, tak, tak. Te jak Taz. 16-16 i wciąż walczą Polacy. 16-16, ostatnia runda tej dogrywki. Przed zmianą stron oczywiście. No Polacy myślę, że muszą to zdobyć, bo po stronie Terror wiemy, że ta gra nie wychodziła Polakom tak samo jak Duńczykom specjalnie nie wychodziła. Taz bardzo ładnie wyszedł w idealnym momencie. No i mamy ostatnią rundę przed zmianą stron. Device ze snajperką. Pasha już czeka na niego na długiej. Device po flashach, Device kolejny flash. Pasha teraz oślepiony, Device nie oddaje jednak jeszcze strzału. Pasha z drugiej strony prowokuje swojego rywala. Pasha też trochę się tym zafleszował, Device również. No i na razie wciąż nie mamy tego pojedynku snajperskiego. No widzimy, że na balonach Karigan, w łączniku także zawodnicy TSM i pod B Zipnix. Biały dość agresywnie, musi uważać, bo ten smog zaraz opadnie, chociaż słyszał Zipnixa na pewno. Teraz tym bardziej, szczególnie, że Zipnix oddał tutaj strzały. Jak tam Device? On coraz bliżej BSAA, ale jednak wciąż jesteśmy bez fragów, chociaż Karigan jako pierwszy w toaletach przełączamy, więc na Paszę. Znowu będzie sporo do roboty. Paszą skoro tylko nie trafił, to może być duży kłopot i to jest bardzo duży kłopot dla Polaków. Zawiódł najpierw Snacks, teraz Pasha, no i Polacy oczywiście muszą wbiegać na ten bombset, a znowu trzeba będzie to odbić. Neo w banku, Karigan, Karigan! Neo to przeżył, ale tylko przez chwilę. 5-1 w tym momencie, idealny atak Duńczyków, nie stracili w ogóle HP. No i Biały, mega mała szansa na odbicie. To jest 17 dla TSM, 16 dla Virtus Pro. No i dwie rundy muszą na pewno ugrać Virtusi. To jest takie minimum. Ready. Są już gotowi gracze Terro.
A czy gracze TSM oczywiście, którzy teraz będą grali po stronie antyterrorystów? Cztery sekundy, trzy sekundy i będziemy mogli rozpoczynać drugą połówkę. 17-16, jednak na prowadzeniu Duńczycy. No i oczywiście wszyscy po 16 tysięcy, więc zakup broni będzie w tych wszystkich rundach. Pieniędzy na pewno wystarczy. No i Polacy będą musieli dać siebie wszystko. Naprawdę te dwie rundy to jest takie minimum, żeby mieć te 18, żeby mieć ewentualnie kolejną dogrywkę po stronie CT. Powinno być albo 2-1 dla Polaków, albo 3-0. Jednak oni po stronie CT tę dogrywkę przegrali, wygrali tylko jedną rundę. Ale zobaczymy, może im jakoś dobrze pójdzie tutaj po stronie atakującej, chociaż dawno po tej stronie nie grali. I teraz pytanie, czy taka świeżość im pomoże? Był podsadzany zawodnik Cajun B, ale TAS likwidował go tutaj z BSAB. Także niezbyt dobre to było rozwiązanie, jeżeli chodzi o zawodników TSM, ale to dopiero pierwszy frag. No widzimy w ogóle Polaków pod tym BS-em i Snack zdobywa fraga w łączniku. Mamy więc przewagę Virtus Pro. Teraz myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby wycofanie się z tego łącznika, nie wchodzić dalej na B, panowie, tylko właśnie powrót, tak jak robią to Polacy. Device jeszcze nie trafia ze snajperką, więc naprawdę jest coraz większa szansa Polaków na zdobycie tej rundy. Zipnix i Karigan. No Karigan zaczyna rotować, tak do końca nie wiedzą, co mogą zrobić Duńczycy. Device tutaj odegra bardzo dużą rolę, musi jakieś fragi zdobywać, obija jak na razie tylko Polaków. Coraz bardziej zagrożony zawodnik zawodnik TSM, ale dołącza, widzimy do niego Karigan. 3 HP tylko u Device'a, gdzieś się próbuje ulotnić z tego miejsca, z tej pozycji i ten granat może też wiele zmienić. Device wysadza białego. Antyterroryści oczywiście wiedzą już, co się święci, dlaczego ten atak Polaków trwa tak długo. Antyterroryści zdążyli się już tu pojawić, to naprawdę mogło to wyglądać lepiej, mało czasu. Neo na piksel, Neo wcześniej pasza i teraz mamy 4-1. Sam Zipnik z 20 sekund na podłożenie bomby, Snax już to robi. Zipnik zaraz obok banku, Tas trochę go obija. Smog zanika, no i Zipnix, jest frag dla niego, Zipnix, zobaczmy jak jeszcze długo powalczy. Kolejny frag dla niego, Tas ma OHP, więc musi uważać, a pasza ze snajperką, no panowie, nie zepsujcie tego. Ledwo przebiega Tas, Zipnix wciąż 68, ale widzimy, że nie ma defa, Zipnix, kolejny frag, no nie mówcie mi, że on to ugra, 7 HP, pasza, nie zrobisz tego błędu, prawda? Pasza, tak jest, frag dla niego. Virtus Pro wyrównuje 17-17. Jeszcze jedna, panowie, runda, żeby odetchnąć, żeby było 18-17, żebyście to wy mieli match point, żebyście to wy mieli okazję do zdobycia tego spotkania, bo jeszcze tej okazji nie było na overpassie. No ładne wejście, ładne flagi na samym początku. Cajun B, widzimy stale wcelowane fontanny, też dość agresywnie, tak samo Dupri, ale zaraz ta dwójka myślę, że wycofa, że nie będą aż tak ryzykowali zawodnicy TSM. Zipnix, tutaj biały chciał wyprzedzić tego flesza, no i biały dość agresywnie, biały niespodziewanie, biały! Aj, szkoda, że był tutaj sam, bo naprawdę to mogła być fajna akcja. Zobaczcie, że biały wbiegł sam na beczka Karigan, który kompletnie się go nie spodziewał. Gdyby ktoś był od dołu, ktoś wychodził od rury, to Karigan zająłby się tym zawodnikiem, a biały myślę, żeby sobie bez kłopotu sfragował. Tak wyszedł indywidualnie. No i niestety nie powiodło się to. Także mamy przewagę po stronie zawodników TSM. Teraz ten granat też tak nie poleciał, jak polecieć powinni. No tam Karigan był po prostu jeszcze bardziej za BS-em. Taki trochę niedolot. Pasza jednak likwiduje Device'a z długiej, więc mamy wyrównanie sytuacji. Wciąż paka jednak pod B. No i teraz wycofuje po tym fragu Paszy. Widzimy, że Virtusi zdecydują się chyba jednak na pójście na bombsite A. Neo na spokojnie, ale no dobrze by było, gdyby nie stracił swojego życia. Naprawdę dobrze by było, gdyby tutaj Polacy solidarnie weszli na bombsy, tak jak teraz robi to Pasza, chociaż też jest sam. Niech dołączą do niego inni, już dołączają gracze Virtus Pro. Mało czasu, więc oczywiście musi to wszystko być rozgrane na szybko. Dupri, popatrzmy sobie na tego gracza, jeszcze Cajun B gdzieś za samochodu. Cajun B jednak teraz ginie, ale wciąż w tym BS-ie Dupri rzuca granat bombsite, Snack go zabija. Nie, to jeszcze nie jest to. Myślałem, że będzie wychodził, żeby Snacks faktycznie tam spojrzy za siebie, ale Dupri dobrze jeszcze z tego banku nie wyszedł. Flesze lecą na bombsite.
Neo, dobrze wcelowany. Neo, popatrzmy, teraz jednak nie trafia. Wciąż 3-3, teraz Snacks, Karigan, 2-2, mało HP u Karigana. Snacks i Taz przy życiu, teraz już tylko Taz, samotny Taz, w BS-ie, Taz, próbuj to wygrać. Próba jednak to za mało. I Team Solomit wygrywa 18 rundę dla siebie. Team Solomit 18, Virtus po 17. Także to Polacy znowu są zagrożeni. No chciałem tej 18 rundy, było blisko, ale jednak Duńczycy. No i Polacy muszą wygrać teraz, zdobyć ten punkt, zdobyć tę rundę, żeby doprowadzić do kolejnej dogrywki na tej mapie. Ojejku, cóż to jest za mecz, cóż to jest za ostatnia mapa przede wszystkim. Bardzo wyrównana, bardzo emocjonująca, zobaczmy co robią zawodnicy CT. Skraca Cajun B, to może być dobra decyzja, jednak lepsza dla Taza. Chociaż szybko ubezpieczał to wszystko Zipnix, no i Karigan, oni też tam byli, on nie skracał sam, Cajun B nie był tam sam. Więc sytuacja nam się bardzo szybko wyrównała. No ale tak jak mówiłem, Virtusi muszą wygrać tę rundę, żeby była kolejna dogrywka, żeby mieć jakiekolwiek szanse jeszcze na zdobycie tej mapy. Znowu grają pod presją, pod ogromną presją. Przegrana oznacza w ogóle odpadnięcie z turnieju, przypominam, więc emocje są niesamowite. Polacy wciąż pod BSMB, chcieli to zrobić na szybko, ale mieliśmy przecież skróty zawodników CT, właśnie Zipnixa, Karigana oraz tego, który zginął, Cajun B. No i panowie już szykują swoje granaty na beczki, leci Mołotow, tam jednak nie ustawiony jest żaden z zawodników, Karigan na blisko, może zaskoczyć, Karigan zaczął jednak za wcześnie strzelać, popsuł mu się ten odrzut, ten celownik zaczął mu skakać i mamy w tym momencie 3-3, Device trafia z gniazda, jeszcze dorzuca chyba jakiś granat i to jest bardzo dobrze rzucony granat i to jest chyba good game, chyba że ogarnie to biały, nie ogarną, moi drodzy. Także to jest 19 runda dla Team Solomit, to jest koniec tego spotkania. Po dogrywce na ostatniej mapie 19-17. No i to właśnie Duńczycy zmierzą się z Francuzami w finale drabinki przegranych, a Virtus Pro żegna się z tym turniejem po dwóch przegranych meczach. Wczoraj z Ninjas in Pyjamas 0-2 i dzisiaj z Team Solomit 1-2 w